Witam, tutaj Bartek, a dzisiaj nauczymy się czegoś, co sprawia mi wielkie problemy, czyli SQL Injection. Poza tym dzisiaj jest w planach zrobić takie trzy pokoje, podobne. Jak się przyjrzymy tutaj, to bodajże jest SQL Lab jeszcze, ale jeszcze coś było. Injection po prostu? Nie, chyba te dwa na razie, dobra. Ale przynajmniej się podszkolimy w tym, co tutaj pokazali. Zatem w tym wykładzie będziemy badać ręczne i automatyczne sposoby wyciągania SQL Injection. SQL Injection, SQLi. Dobra, obecne ataki SQLi stały się rzadsze ze względu na rosnącą świadomość ich istnienia. Na szczęście nie zmienia to faktu, że wciąż istnieje wiele podatnych na ataki aplikacji internetowych, które można wykorzystać za pomocą SQLi. Do ćwiczeń potrzebujesz własnej maszyny Kali z domyślnym zestawem narzędzi. Myślę, że to się da załatwić. Burp Sweep i SQL Map są obowiązkowe, najlepiej zapoznać się z nimi wcześniej, coś tam wiem. Postaram się, aby teoria była jak najbardziej szczegółowa, ale nadal zachęcałbym Cię do samodzielnego zbadania i przeczytania więcej po wykonaniu poniższych zadań. W ten sposób jest bardziej prawdopodobne, że zrozumiesz cały materiał i będziesz mógł kontynuować samodzielnie. A poza tym ruszajmy. Unit 2. Basic of SQL Language. Czyli, jak podaje Wikipedia, baza danych, a tu nawet zacytowali, SQL sama w sobie jest językiem specyficznym dla domeny, używany w programowaniu do zarządzania bazami danych poprzez odczyt danych operacyjnych. Są różne typy baz danych, MySQL, PostgreSQL i so on, nie wiem, znaczy so on. Ale jeszcze bym dodał, że po prostu jest to język zapytań. Czyli teoretycznie jak znasz podstawy angielskiego, to już się odnajdziesz w podstawach SQL, MySQL w tym wypadku chyba, ale to jeszcze nie jest wszystko. Dalej. Aby zrozumieć SQL, musimy najpierw zrozumieć podstawy języka SQL. Jak daleko SQL idzie. Skupiamy się przede wszystkim na uzyskaniu informacji z bazy danych. To pomieszczenie. Co jest kurwa, coś mi źle przetłumaczyło. Ten pokój w SQL. Aby wybrać niektóre dane, używamy select from where. Jak można się domyślić, select umożliwia nam wybranie obiektu z bazy danych. I wybrać określenie danych za pomocą polecenia where. Ok, dla przykładu, jeżeli mamy bazę danych nazwaną kolory i chcemy wybrać wszystkie kolory z tej listy, powinniśmy użyć składni. Wybierz wszystko z kolorów, zamknij. Lub jeśli masz bazę danych żywności z różnych posiłków, a następnie kalorii, można wybrać wszystkie posiłki z ponad 50 kalorii. Czyli wybierz wszystko, gdzie jedzenie, z jedzenia, gdzie kalorie są większe od 50. More, dobrze było. Podsumowując, jeśli chcesz lepiej zrozumieć SQL, polecam skorzystanie z małego interaktywnego kursu. Wygląda przyjemnie. Wygląda, jakbym miał to zrobić. I wygląda, jakby to było dzisiaj o 22 gotowe. Więc idealnie. Dalej. Odpauzowałem. Atak typu SQL Injection polega na wstrzyknięciu zapytania SQL do zdalnej aplikacji internetowej. Skuteczny exploit typu SQL Injection można odczytać. Skutecznym exploitem można odczytać wrażliwe dane z bazy danych, nazwy użytkownika i hasła, modyfikować dane baz danych, dodaj usuj, i wykonać operacje administracyjne na bazie danych, takie jak zamknięcie baz danych, a w niektórych przypadkach wykonanie polecenia na systemie. SQL Injection, wstrzyknięcie SQL-i. Nie wiem, czy to nie jest błąd językowy, powtórzeniowy. Ale nieważne. Stanowią poważne zagrożenie dla poufności serwera i mogą pozwolić na ominięcie procesów uwierzytelniania, a nawet uzyskać dostęp do kont o wysokim poziomie uprawnień. Rzućmy okiem na tę prostą funkcję wejściową PHP.
Username jest wartością get username. Result MySQL wybiera wszystko, gdzie username. Ona się username. Ok. Jeśli spojrzymy na username zmienną, podczas normalnej pracy możemy oczekiwać, że parametr nazwa użytkownika będzie prawdziwą nazwą użytkownika. Funkcja pobiera nazwę użytkownika i wybiera związane z nią dane w bazie danych użytkowników. Złośliwy użytkownik, haker albo pentester, może przesyłać różnego rodzaju dane. Na przykład, co się stało, gdybyśmy wprowadzili ampersand, się to chyba czyta? Pojedynczy cudzysłów. Aplikacja ulegnie awarii, ponieważ wynikowe zapytanie SQL jest niepoprawne. Jak widać tutaj, wprowadzenie ampersanta w cudzysłowiach po prostu tworzy potrójny cudzysłów i powoduje błąd. Ten błąd może w rzeczywistości dostarczyć poufnej informacji lub po prostu dać wskazówkę dotyczącą struktury bazy danych. Co się stanie, jeżeli spróbujemy wprowadzić ampersand or 1 równa się 1? Spowoduje to inny scenariusz. 1.1 jest traktowane jako prawda w języku SQL i dlatego zwróci nam każdy wiersz w tabeli. Komentarz, czyli ampersand minus minus, wykona robotę. Ten ładunek przekształca nazwę użytkownika w pusty ciąg, aby wyrwać się z zapytania, a następnie dodaje komentarz minus minus, który ukrywa drugi pojedynczy cudzysłów, powodując, że baza danych zwraca dane. Omówmy to bardziej szczegółowo w części piątej. Zatem teraz część czwarta. Okej, okay, ała, moja głowa. A tu mamy jakieś ciekawe ten. Dalej. Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, jednostce zadaniu, wstrzyknięcie SQL odbywa się poprzez wprowadzenie złośliwych danych wejściowych w celu przyjęcia zapytania SQL. Najczęstszym przykładem jest nadużywanie parametru phpGet. Na przykład $username albo $ID. W adresie URL podatnej ataki strony internetowej. Zwykle znajdują się one w polach wyszukiwania i stronach logowania, więc jako tester penetracyjny musisz je zanotować. Tak więc, po uzyskaniu wszystkich parametrów phpGet i strony logowania, możesz przystąpić do wykrycia SQLi. Podobnie jak w poprzedniej jednostce, chcemy spowodować pewien błąd wyświetlający przynajmniej mały komunikat o błędzie, który może nawet ujawnić pewne tajne informacje, np. typ bazy danych. Spróbujmy tego skorzystając z tej strony. Please input the ID as parameter as numeric value. Znak zapytania. Dump. OK. 2 minus 1. OK. Chwileczkę, co mam zrobić dalej? Index PHP równa się. No, to można ominąć akurat. Dalej, jako wskazówka prosi nas o wprowadzenie identyfikatora z parametrą, z param jako parametr wartością liczbową. Okej, wprowadźmy ten ampersand z cudzysłów. Nie wiem, czy to się czyta ampersand naprawdę. Zamiast tego. You have error in SQL syntax. Check the. Okej, limit one line. I tu pewnie trzeba będzie or 1 równa się 1, tak? Z komentarzem. Nie. Zobaczmy dalej zatem, co ja mam zrobić. Bingo, udało nam się stworzyć błąd, ujawniając, że parametr ID jest podatny na działanie SQLi. Mogliśmy również zobaczyć, że komunikat o błędzie ujawnia typ bazy danych MySQL, dokładnie. Automatycznie cholernie mały skaner SQLi. O, już nawet nie muszę se... Cyk. Bla bla bla, to niesamowicie mały skrypt w Pythonie, który pozwala nam sprawdzić podatność SQLi. Po prostu podaj link do parametru, aby go uruchomić. Czyli OK. OK. Fajna nazwa. C minus U. I jak ten wyglądał z tym, kurde, z tym ID, tak?
Tak, z tym ID. No kurde, co jest? Ja się gubię. Tak. Tak, rzeczywiście. Jeszcze trzeba pomyśleć chwilę, zanim się coś wykona. Minus URL. Tak. Tu nam się wykonują skany. Wypróbuj to. Zobacz, co się stanie. Tu mamy, że nie tylko wykrył lukę, ale też zasugerował możliwe sposoby wykorzystania. Ok, zobaczmy. Tak. ID równa się. Zobaczmy samo to. A to już lepiej, czyli po prostu. Bo tu mi skonwertowało to z zapytania HTML. O, tu mamy pięknie. MySQL. I polecam wykorzystać w ten sposób. No zobaczmy, co pokaże. Nie wiem, co to będzie, ale to jest copy. Ciekawe, co pokaże. To było już bez tej. Bez tego. And. Ok. W tym wypadku jakoś nie za ciekawie wyrzuciło coś. Dobra. Teraz automatycznie. SUIP Biz. Narzędzie online oparte na SQL Map, które umożliwia szybkie sprawdzenie SQL i niestety nie możemy go uruchomić na naszej maszynie. Jak nie możemy, to pominiemy. Jeśli naprawdę chcesz przetestować to lub inne narzędzie SQL w laboratoriach, możesz hostować laboratoria na Hector lub innym dostawcy. Znajdź link instalacyjny w Unity 9. Świetnie. Fajnie, teraz Unit 5. SQLi oparte na błędach. Error Base SQLi. Definicja. SQLi oparte na błędach, technika wstrzyknięcia kodu SQL, która pozwala na komunikatach o błędach używanych do pobierania poufnych informacji. W niektórych przypadkach samo wstrzyknięcie SQL oparte na błędach wystarczy, aby osoba atakująca mogła wyliczyć całą maszynę. Podejście. Tak więc, jak widać z definicji, w rzeczywistości chcemy utworzyć błąd SQL, wyświetlając wrażliwą zawartość. Jak mogę zobaczyć w części czwartej, byliśmy w stanie uzyskać typ bazy danych, tworząc błąd. Teraz musimy wyjść poza to i uzyskać coś bardziej interesującego. Oczywiście, aby ułatwić sobie życie w tym momencie, faktycznie fuzowałbyś podatny link SQL listą słów i najprawdopodobniej uzyskał pożądany rezultat. Ale na potrzeby tego pokoju zobaczymy, jak ręcznie opracować ładunek przy użyciu zrozumienia języka SQL. Połączyłem kilka przydatnych list ładunków i blogów w części 9, abyś mógł ćwiczyć fuzzing. Ile jest części? 9. Okej. Okay. Ręczna eksploracja SQLi Labs, lekcja pierwsza. Przejdź do lekcji pierwszej na maszynie SQLi i dołącz parametr ID równa się 1. Tak jak było, dobra. Tak jak zrobiliśmy to w poprzedniej części. Spójrzmy, co teraz mamy. Mamy dokładnie to. Kiedy ustawimy parametr ID jako jakąś wartość, natychmiast otrzymamy nazwę użytkownika i hasło. Pomyślmy o tym w kategoriach języka SQL. Ten parametr ID jest powiązany z określoną nazwą użytkownika, loginem i hasłem, które są wybierane z bazy danych. Tak wyglądałoby to pod względem języka SQL, czyli select login name i password z tabeli, gdzie ID równa się. Okay. Widzicie, po prostu patrząc na podstawowe dane wejściowe, bylibyśmy w stanie pobrać kilka typowych wzorców SQL. Teraz jako część oparta na błędach SQL możemy to wykorzystać. Uwaga, spróbuj wprowadzić coś innego niż liczby i zobacz, co się stanie. Spróbuj też wpisać duże liczby, pomyśl o tym i zadaj sobie pytanie, czy coś to nam mówi. Kurde, jak ja dałem 15 i było za dużo. Dobra, to jest. Czyli 12 jest, tak? No, kurde. Tak, 12 jest. To nam mówi tyle, że jest 12 osób w tej tabelce, nie? Teraz spróbuj wprowadzić 1 ampersand jako parametr i przeanalizować dokładnie błąd. 1 ampersand.
Limit is 0,1. A syntax to use near 1, limited at line 1. Widzimy, że aplikacja internetowa generuje błąd z powodu czterech pojedynczych cudzysłowów wokół jedynki, podobnie jak w części trzeciej. Możemy zrozumieć ten błąd jako jeden dodatkowy pojedynczy cytat, którego system nie może rozpoznać. Co mam przez to na myśli? Cóż, w tym przypadku, gdy aplikacja pobiera dane wejściowe ID, umieszcza je między dwoma pojedynczymi cudzysłowami w następujący sposób. Ale kiedy dodamy ten cudzysłów, tworzy nam scenariusz taki. W pewnym sensie zamyka pierwszy pojedynczy cudzysłów, tworząc jednocześnie trzeci, co powoduje później, że system automatycznie zamyka trzeci, wyświetlając ten błąd. Co możemy, jeśli nadal jesteś zdezorientowany, przyjmiemy nieco inne podejście, spróbujmy wprowadzić, znaczy ja to rozumiem, ale przeczytam do końca, może nie wszyscy czają. Spróbuj wprowadzić jeden slash jako wartość ID, powoduje to również błąd z jeden, wyraźnie pokazując, że wartość ID jest umieszczona między pojedynczymi cudzysłowami. Co możemy z tym zrobić? Cóż, jeżeli możemy tak łatwo zamknąć pojedynczy cudzysłów, oznacza to, że jesteśmy w stanie wyrwać się z zapytania i podać niestandardowe polecenie. A więc teraz spróbujmy ustawić end 1 równa się 1. No dobra. Tylko ty masz na myśli tutaj? Ale zaraz zobaczymy, co on tu ma na myśli. Pojedynczy cudzysłowie, nadal utrzymasz ten błąd. Aby to obejść, musimy naprawić zapytania z powrotem. Odbywa się poprzez wykomendowanie reszty, używając minus minus i podając plus jako puste miejsce na końcu. Dobrze. Spacja minus minus plus. O, wyskoczyło. Dobra. Powinno wyglądać tak. Czyli 1 end równa się 1. Tak jest. Dokładnie tak. Wracając, tutaj jesteśmy. Wspaniale, aplikacja internetowa wyświetla nam zawartość, mimo że wprowadziliśmy niestandardowy kod SQL, który nie powinien być dla nas dostępny. Przypominam, to działa. Nie wiem, ile czasu minęło. Ok, wspaniale, aplikacja internetowa. Tak jeszcze ktoś nie rozumie, dlaczego tu jest indeks PHP. Jak mamy stronę internetową, to indeks PHP jest jakby tą główną stroną, która się będzie zawsze wyświetlać. Mamy coś w katalogu, jak mamy 10 plików, a nie mamy tego indeksu, to albo się nic nie wyświetli, albo nie wiadomo co, a ten indeks zawsze będzie tą główną stroną. Dlatego go nie musi tutaj być. Tak, nie wiem, jakby ktoś się tutaj dziwił, kłócił, no. Dobra, co my tu mamy? Mamy lewą stronę, czyli breaks, obejście tego kodu SQL, query, SQL code i prawą stronę, czyli naprawianie tego SQL, tworząc swój kod SQL po tym. Podsumowując, w przypadku wstrzyknięcia SQL opartego na błędach, najpierw musimy znaleźć łącze lub formularz wejściowy, w którym możemy utworzyć błąd. Następnie, wprowadzając przypadkowe rzeczy, takie jak pojedyncze i podwójne cudzysłowy, ukośniki i ukośniki odwrotne. Czyli slasze i backslasze. Musimy zrozumieć wspólny wzorzec i ustalić podstawową strukturę zapytania SQL. Następnie po prostu wykorzystać swoją zdobytą wiedzę, aby wykorzystać aplikację i uzyskać to, czego chciałeś. Mały injection payload list, generate payloads. Jest coś takiego. O! Coś takiego jest też dla XSS-ów, tylko to się nazywa polyglot chyba. No, wygląda przyjemnie. A ja rozumiem teraz prawidłowe podejście SQL opartego na błędach. Hurra! Teraz mamy boolean based SQL, czyli SQL oparte na logice logicznej, tak mi tutaj przetłumaczyło. Czyli definicja SQL injection oparty na logice polega na wysyłaniu zapytania SQL do bazy danych, która zmusza aplikację do zwrócenia różnych wyników w zależności od tego, czy zapytanie dało nam wynik prawda czy fałsz. W zależności od wyniku treść odpowiedzi HTTP zmieni się lub pozostanie taka sama. Zmiana odpowiedzi HTTP zwykle oznacza odpowiedź false, podczas gdy true nic nie wpływa. Dzięki temu osoba atakująca może dowiedzieć się, czy użyty ładunek zwróci prawdę czy fałsz, nawet jeżeli żadne dane z bazy danych nie są zwracane. Tu
tu mamy, okej. Okay. Mamy lekcję ósmą. Czy ja powinienem iść w każdą lekcję po kolei? XD. No dobra, zobaczymy, co to będzie dalej. Sorry. Wracając. Podejście. Operacja SQLi oparta na wartości logicznej jest zwykle wykonywana w sytuacji, w ślepej sytuacji. Blind w tym przypadku oznacza, że nie ma rzeczywistego wyjścia i nie możemy zobaczyć żadnego komunikatu o błędzie, tak jak poprzednio. Łamanie ślepych zapytań. Lekcja SQLi Labs o 8. Jak kurwa 8? Dlaczego 8? Okej. Okay. Przejdź do i spójrzmy. Wpisanie pojedynczego lub podwójnego cudzysłowu nie daje żadnego wyniku, podobnie jak ukośniki. Ej, mu wierzę. To daje nam wyobrażenie o ślepocie naszego wstrzyknięcia SQL lub nawet o braku podatności. W takiej sytuacji będziemy musieli praktycznie od razu odgadnąć zapytanie i wykorzystać bazę danych. Ustaw parametr ID równy 1. Teraz widzimy komunikat. You are in. Teraz załóżmy na ślepo, że tak samo jak w poprzedniej jednostce podanie jest 1, a bez aprecjant jako wartości ID spowoduje jakiś błąd. 1. Coś jest. I tak się stało. Nie widzieliśmy komunikatu o błędzie, ale komunikat zniknął, co oznacza, że faktycznie byliśmy w stanie wygenerować jakiś błąd. Teraz napraw zapytanie umieszczając. OK. Po spacji, przypominam. Wspaniale, wiadomość wróciła. Zobacz, co się tutaj wydarzyło. Mimo, że nie widzimy żadnych danych wyjściowych SQL, przyjmując proste założenie, udało nam się znaleźć podobny wzorzec jak w poprzedniej jednostce. Ale różnica polega na tym, że logiczny SQL opiera się na koncepcji relacji prawda-fałsz. Zobaczmy, jak to działa tutaj, umieszczając OR1 w ten sposób. Reprezentujący wartość true, nadal widzimy wiadomość. Umieszczenie OR0 nie spowoduje logicznego wyświetlania komunikatu bezpośrednio potwierdzającego naszą zdolność do przeprowadzenia ataku na typu SQLi. Co tu się stało? OK. Eksploracja. Cóż, ponieważ teraz możemy zwracać tylko stwierdzenie prawda, jesteś w urine lub fałsz, brak wiadomości, musimy zacząć grać w grę, tak nie, z bazą danych. Zadając pytania dotyczące długości bazy danych i ilości tabeli, możemy zwrócić i wyliczyć bazę danych. W tym miejscu ważne jest, aby zrozumieć, że w języku SQL możemy faktycznie użyć równa się, mniejsze, większe do porównywania wartości. Spróbujmy umieścić w linku różne wartości porównawcze. Prawda? Fałsz, ale mamy OR, czyli jeden jest wartość, czyli jeden jakby jest, a OR nie musi być, czyli OR może być takie lub takie, ale zawsze nam pokazuje to samo z tego powodu, że tylko jedna z tych wartości musi być prawdziwa w momencie, kiedy ta druga może być prawdziwa lub fałszywa. Wiecie, o co chodzi, nie? To porównanie może nam pomóc w zadawaniu pytań. W tym konkretnym pomieszczeniu spróbujemy uzyskać nazwę bazy danych za pomocą Blind SQL Injection, dokładnie. W języku SQL istnieje naprawdę przydatna funkcja o nazwie substrut. Nie znam jej. Która wyodrębnia podciąg z łańcucha, zaczynając od dolnej pozycji. Przyjmuje trzy wartości wejściowe. Tekst operacyjny, w naszym przypadku nazwa bazy danych.
Charakter on the start, znak na początku i liczba znaków do wyodrębnienia. Dla przykładu, uruchommy zwróci nam jako NGE. Uruchomiony, zwróci nam jako ten. Wtedy nasz ładunek SQLi wyglądałby następująco. To zwróci nam pierwszy znak nazwy bazy danych. Teraz musimy dosłownie odgadnąć znak, próbując porównywać ten ładunek z kilkoma literami. Teoretycznie ładunek wyglądałby tak. OK. Na szczęście dla nas istnieje sposób, aby uniknąć używania znaków i faktycznie przyspieszyć działanie. Zamiast mieszać cały alfabet, jeśli dodamy funkcję ASCII przed łańcuchem, będziemy mogli porównywać z wartościami znaków ASCII. W ten sposób. To 15 to chyba było duże A, albo to była liczba? S. No, byłem blisko. A tu było S, dobra. W ten sposób po raz kolejny zwróci nam you are in kropki, bo S litera odnosi się do 115 w ASCII. Oczywiście w prawdziwym świecie nie możemy tego po prostu zgadnąć, więc musimy użyć operatorów mniejszy, większy, aby porównać wartości znaków z wartościami ASCII. Teraz spróbujmy odgadnąć drugą literę, używając tego. Ja mam taki fajny dodatek pod F12, nazywa się Hagbar. W Chromie działa trochę inaczej. O, nie działa w ogóle. To jednak nie jest fajne. Dobra. Czyli 101, czyli SE jest kolejny. Dobra. Ja chciałem właśnie to zrobić w tym. W Hackbarze to ładnie wygląda, ale trudno. Dobra, UNIE i SQL oparte na UNI. Ale to właśnie tak czułem, że to będzie dłuższe. O! Mamy kolejną maszynę. Tam było SQL Labs, tu jest Union SQL i Practice. Zatem SQLi oparte na UNI to technika wstrzyknięcia SQL, która wykorzystuje parametr operator Union SQL do łączenia wyników dwóch lub więcej instrukcji SELECT w jeden wynik, który jest następnie zwracany jako część odpowiedzi HTTP. Podejście. Słowa kluczowe UNIA umożliwia wykonanie jednego lub więcej dodatkowych zapytań SELECT i dołączenie wyników do pierwotnego zapytania. Na przykład wybierz 1-2 z username UNIA SELECT 1-2 from passwords. To zapytanie SQL zwróci pojedynczy wynik pobierany z dwóch kolumn, pierwszej i drugiej pozycji nazw użytkowników i haseł. Atak UNION składa się z trzech etapów. Musimy określić liczbę kolumn, które możesz pobrać, upewnić się, że znalezione kolumny mają odpowiedni format, zaatakować i zdobyć interesujące dane. Określenie liczby kolumn wymaga w atakach typu SQL Injection Union. Okay. Istnieją dokładnie dwa sposoby na wykrycie jednego. Pierwszy polega na wstrzyknięciu zapytań order by do momentu wystąpienia błędu, na przykład. OK. Ostatnia wartość wskazywałaby liczbę kolumn, czyli trzy kolumny. Drugi, możliwie najbardziej skuteczny, polegałby na przesyłaniu serii ładunków Union Select z szeregiem wartości null. OK. Brak błędu równa się liczba null odpowiada. Liczbę kolumn.
Znajdowanie kolumn z przydatnym typem danych w ataku typu SQL Injection Union. Generalnie, ogólnie rzecz biorąc, można przetłumaczyć, interesujące dane, które chcesz pobrać, będą miały postać ciągu. Mają już ustaloną liczbę wymaganych kolumn, na przykład 4. Coś z każdą kolumną, aby sprawdzić, czy można przechwycić dane końcowe, zastępując jeden z ładunków Union Select wartością ciągu. W przypadku czwartego można przesłać. Brak błędu. Typ danych jest dla nas przydatny, czyli ciąg znaków, string. Wykorzystanie ataku SQL Injection Union do pobierania interesujących danych. W określeniu liczby kolumn i znalezieniu, które kolumny mogą przechowywać dane w postaci ciągów, możesz w końcu rozpocząć pobieranie interesujących danych. Przypuszczam, że pierwsze dwa kroki pokazały dokładnie dwie istniejące kolumny z użytecznym typem danych. Baza danych zawiera tabelę nazw użytkowników z kolumnami nazwa użytkownika i hasło. Można to zrozumieć używając techniki logicznej ze szóstej lekcji. W tej sytuacji możesz pobrać zawartość tabeli użytkownika, przesyłając dane wejściowe. Ok. Tak jeszcze w sumie. Zobaczmy, co tu siedzi w ogóle. Tutaj nic, ok. 3000. Kontynuuj wdrażanie dostarczonej maszyny na początku zadania. Przejdź do. Dane małe laboratorium jest bardzo wrażliwą aplikacją internetową z wieloma błędami konfiguracyjnymi i błędami programistów. Najpierw przejdź do, aby skonfigurować bazę danych. Dobra. Teraz przejdź do rejestracji. I zarejestruj nowe konto, upewnij się, że wprowadziłeś coś interesującego, ponieważ będziesz mógł później wchodzić w interakcję z tymi danymi. Pytanie czwarte. I teraz przejdź do Search Product, tak? Tak, teraz przejdźmy do głównego celu. Ok. Zacznijmy od eksploracji. Jak możesz pamiętać, najpierw musimy określić liczbę dostępnych kolumn, wprowadzając serię znaków. Jeszcze wyczytajmy. Aby urozmaicić, skonfigurowałem bazę danych tak, aby wyświetlała również błąd, gdy na końcu pojawia się minus minus. Aby to obejść, musimy. Ok. Spacji. Dobra. Tu już nic. Czyli to oznacza, że w tym momencie jest git liczba, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Dalej. Zacznijmy ten. Możesz ok użyć. Jak widać na zrzucie ekranu, pojedyncza wartość 0 powoduje błąd. Oznacza, że ich jest więcej. Spróbuj wprowadzić wartość 0, aż otrzymasz numer. Zanotuj to, aby później odpowiedzieć na pytanie. Spróbuj wrzucić A na końcu. Ok.
Teraz spróbuj A zamiast losowych wartości 0 i zobacz, czy wystąpił błąd. Błąd wskaże, że teraz format kolumny nie jest odpowiedni i nie można go wykorzystać. Ok. Wreszcie, kiedy możemy zacząć zbierać dane informacje, po prostu zamień niektóre wartości 0 na słowa kluczowe SQL, aby uzyskać informacje o baz danych. Oto mała liczba rzeczy, które chcesz odzyskać. Database, user, version, username, password. Ok. Ile kolumn jest zwracanych przez zapytanie? 5 tam było, nie? Tak. Ile tych kolumn możesz... accept string A. Obstawiam, że 4, ale mogę się mylić. No w sumie nie wyskoczył błąd, dobra, teraz nie wyskoczył błąd. Dobra, jaka jest nazwa bazy danych? Kurwa. Dobra, jeszcze po kolei. Tu mamy znaleźć. Jeszcze chwilę tu bawiłem. Mamy znaleźć database, a nie wiem, jak to zrobić. Ale dam all user or password jeszcze. Zakładam, że ten tutaj będzie ID, albo tu będzie ID, czyli. Przepraszam. Nie tutaj, czyli kolejnym. A ty na ID reagujesz? Aha. Okej. Okay. Jak sprawdziłem sobie, no to w Google to wystarczy, że wpisałbym select database w ten sposób. Tu tak ustawmy. No ale tutaj tak nie chce działać. Union. Dobra, mamy błędzik. Teraz minus, minus. W ten sposób. Same different number of columns. Ale to co? Jakbym dał... W ten sposób. To jest źle. Zdecydowanie źle. Kurczę, nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić. Database name. Mam użyć database. Czy ja bym to zrobił? Bo ja nie wiem, jak to zrobić tutaj, ale wiem, że to zrobić tak.
w ten sposób, jak to zrobić. Czyli pewnie wyprzedzę sekcję, ale nie znam tych podstaw. Muszę zawsze podstawy nadrobić. Byśmy sobie wzięli tutaj, nie wiem, coś takiego na przykład. I sobie zapiszemy w pobranych jako dupa, dupa, txt. I teraz byśmy sobie przeszli do... Skipnij, dobra. Dobra. Tak się nazywa baza danych. No i wszystkie użytkownice i hasła wyciągniemy ci, jak widzicie. Nie tutaj, przepraszam. Tutaj, o. Fname, password, username, description. To jest moje hasło admin zapisane chyba. Albo to? O, zrobiłem to samo konto. Czyli się podmieniły, ok. No i dobra, i teraz zobaczmy, jak mamy gotowe. Oszukane. Jak teraz zautomatyzować tą eksplorację? O, SQL Map. Niesamowite, nie spodziewałem się tego. Dobra, ale tu mamy inny pokój, znaczy inny ten. To Burpa jeszcze nie wyłączamy. Na razie tak. Automatyzacja, czyli Project SQL Map ORG. Dalej. SQL Map to narzędzie do testów penetracyjnych typu open source, które automatyzuje proces wykrywania i wykorzystywania błędów SQL Injection oraz przejmowania serwerów baz danych. Jest wyposażony w potężny silnik detekcyjny, wiele niszowych funkcji dla najlepszego testera penetracyjnego i szeroką gamę przełączników obejmujących fingerprint, odciski palców baz danych przez pobieranie danych z bazy danych po dostęp do podstawowego systemu plików i wykonywanie poleceń w systemie operacyjnym za pośrednictwem połączenia pasmowego. SQL Map to naprawdę interesujące narzędzie, które może być dla nas niezwykle przydatne, mimo że nie wolno go używać podczas egzaminu OSCP. Nic nie ogranicza nas do korzystania z niego w naszych testach i pokojach try hack me. Dobra. Jest spokojnie, ja do SCP będę jakiś czas podchodził, ale ja się do tego czasu nauczę tego. Okej, tu mamy jak zainstalować. Na tym, na Kalim jest podstawowo. Ja często aktualizuję, więc najnowszy powinien być. No i tutaj mamy minus minus help, co nam pokaże, czyli URL, dump all. Tego nie znałem. Pytaj o interaktywnego shella, dodatkowy batch. Nigdy nie pytaj o dane wejściowe. Używaj domyślnego zachowania DBMS. Zapewnij zaplecze, na przykład OK. Password znam. Wizard nie znam. Prosty interfejs kreatora dla początkujących użytkowników. O, może zobaczymy za niedługo. Level, poziom testu do wykonania. Kurwa, od razu najwyższe. No i ryzyko. Ryzyko testów. All. Odzyskaj wszystko. OK. Przykłady. Ściągawka, wszystko w jednym. Teraz, gdyśmy trochę bardziej ze znajomymi z kolmapem, poćwiczmy go. Czyli. To jest to IP? To IP. Batch. Clear. Nigdy nic tu nie było.
O wow, SQL Map pobrał dla nas wszystkie informacje typu bazy danych, możliwy typ indeksji, a nawet dostaliśmy informację o systemie operacyjnym. Teraz idź dalej, pobaw się narzędziem, spróbuj zrzucić bazę danych lub po prostu ją wyliczyć. Czemu tu się no zrobiło? To jeszcze raz. No się zrobiło samo, ja nie klikałem nic. Okej. No weźmy sobie burp plus SQLi. Znaczy no, to wiecie, jakbym to zrobił, nie? Ja bym to zrobił minus minus DBS, minus minus dump. I nam wywala całą bazę. W tym wypadku wyjątkowo szybko. Normalnie to chwilę zajmuje. No i cała baza wywalona. Dobra, włącz przechwytywanie i przejdź do. To zrobiłem przed chwilą, czyli nie będę powtarzał, bo widzieliście, jak to robię. Teraz mamy minus R, czyli request, minus batch. Zamień request na swoją nazwę pliku. OK. Otrzymaliśmy taki sam wynik jak poprzednio, zobacz, co było naprawdę łatwe. Jako rada zdecydowanie używałbym funkcji request podczas wstrzykiwania stron logowania SQL, ponieważ SQL Map automatycznie sprawdza wszystkie parametry użytkownika i hasło. OK. Dobra. Co wyświetlają wszystkich baz danych na tej samej stronie? Czyli to u tu mamy. Tak, dupę mamy. SQL map minus URL. Tak, minus minus DBS. Tak jest. Część dziewiąta, zasoby i co dalej? O, wszystkie linki do nauki. Jakie są tutaj? Były powiedziane. Gratulacje, z powodzeniem przeszedłeś większą część SQLi. Teraz mając całą tą wiedzę, szybko nauczysz się małych sztuczek i taktyk. No zdecydowanie. Ale dobra, tyle. Na pewno sobie jeszcze poczytam. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się miło oglądało i na razie.